wieczór. Zaczęliśmy mecz tak jak chcieliśmy. Od wysokiego C, czyli od zdobytych goli. Zakładaliśmy, aby ruszyć od początku, aby rozpocząć wynik meczu i dobrze się to dla nas potoczyło. Po strzelonych dwóch golach staraliśmy się utrzymywać przy piłce, bo takie było założenie, aby jak najwięcej być w jej posiadaniu, starać się grać do przodu, starać się zmieniać stronę gry. Minusem tej połowy, i to dużym, jest kontuzja Kuby Czerwińskiego, który doznał pod koniec pierwszej części meczu. Niestety na dziś nie wiemy, jak długa będzie przerwa. Nie jest na tą chwilę znana diagnoza taka 100%, bo będzie Kuba miał jutro prześwietlenie, znaczy jutro OSG, a dzisiaj po powrocie do Warszawy od razu prześwietlenie. Także będziemy mądrzejsi. To nam trochę ograniczyło też zmiany, bo miałem trochę inny plan na drugą część meczu, wtedy kiedy będziemy prowadzić. Natomiast najważniejsze jest to, że strzeliliśmy trzeciego gola, graliśmy do końca. Z każdą minutą ten mecz był coraz bardziej otwarty. Zarówno jedna, jak i druga drużyna grała bardzo radośnie. Wynik uważam, że jak najbardziej zasłużony. Gramy w kolejnej rundzie. Cel został przez nas zrealizowany. Pracujemy dalej. Za chwilę po powrocie do Warszawy ważny mecz ligowy. Po meczu ligowym szykujemy się do meczu o awans do fazy grupowej Ligi Europy. Starał się, to było widać, szukał sobie pozycji, starał się rozumieć ze swoimi kolegami. Miał jedną dogodną sytuację, zabrakło decyzji o oddaniu strzału w polu karnym. Natomiast no, na pewno to jest piłkarz, który grać potrafi. Jego problemem na dzisiaj było to, że nie był gotowy na to, aby grać na pełnej intensywności przez cały mecz. Dzisiaj dalej tak jest, wszedł na ostatnie 20 kilka minut, wtedy kiedy ten mecz już nie był tak szybki, natomiast chcemy go powoli wprowadzać. Dzisiaj od pierwszej minuty też szansę dostał Daniel Cimaczukwu. Jest to jego pierwszy mecz w podstawowym składzie oficjalny w barwach Legii Warszawa. On miał zagrać w meczu o Superpuchar z Arką. Był szykowany do gry. Dwa dni przed tym meczem złapał kontuzję i tak naprawdę jego ten pobyt tutaj w Warszawie to jest pasmo walki o skład, kiedy już jest bardzo blisko, albo inaczej, kiedy był bardzo blisko, to doznawał urazu i dalej walczył. Ale dzisiaj z jego gry jestem zadowolony. Myślę, że z każdym tygodniem, z każdym treningiem ta współpraca między tymi zawodnikami nowymi będzie lepsza, bo widać, że jeszcze w takich decydujących momentach tego zgrania brakuje. Ale z optymizmem patrzymy w przyszłość i pracujemy dalej. Znaczy Czukwu zrobił to, co do niego należy. I dla mnie, jeżeli chodzi o występ Czukwu, ja bym chciał podsumować, to był dobry występ. Natomiast zabrakło gola, bo miało sytuację do tego, żeby strzelić. Natomiast przez większą część meczu grał jako napastnik, potem przeszedł na lewe skrzydło, potem znowu wrócił jako drugi napastnik. Także widać, że jest to zawodnik taki, którego piłka szuka. I ja liczę na niego, wierzę, że będzie tym piłkarzem, który się w końcu obudzi, że w końcu udowodni to, że przychodząc do Legii przyszedł grać i to dobrze grać. Natomiast te jego ostatnie miesiące były rzeczywiście sinusoida. Kontuzja, nieprzygotowanie, był znowu blisko, znowu kontuzja i tak fakt taki, że 8 miesięcy dzisiaj równe mija, bo on przed chyba 8 stycznia, z tego co pamiętam, zadebiutował w pierwszym składzie, no to o czym świadczy. Ale ma dalej pracować i ja odbyłem z nim 2 tygodnie temu taką szczerą rozmowę na temat jego przyszłości i widać, że poskutkowo. Znaczy ja miałem w planie tak, że przyjedzie i Radowicz, i Odłowiec. Natomiast wczoraj decyzja zapadła, że obaj nie przyjadą. Z Radowiczem jest dużo poważniejsza sprawa. Wszystko wskazuje na to, że podda się zabiegowi i ta przerwa jego w treningach będzie do końca roku, także nie będziemy na niego mogli liczyć. I Odłowiec, myślę, że w najbliższych dniach już będzie gotów. Jeszcze wczoraj na treningu czuł dyskomfort i podjęliśmy decyzję, że nie ma co brać na ławkę zawodnika niezdrowego, z którego się nie skorzysta. Trzeba stawiać na zdrowych. Nie chciałem przywodzić do puław 3 kontuzjowanych zawodników, którzy może wejdą, może nie, bo to nie ma sensu. Wiadomo co z nim. 2 dni przed meczem w Finlandii, który graliśmy na jednym z ostatnich treningów, Jarek Niezgoda doznał kontuzji stawu skokowego. Był szykowany do tego, aby wyjść w podstawowym składzie w Marienham.
Sytuacja spowodowała, ta kontuzja spowodowała to, że z nami nie pojechał, miał 3,5 tygodnia przerwy. Leczył się, od 3-4 dni trenuje normalnie, teraz musi walczyć o miejsce w składzie. Nie trenując 3-4 tygodnie zawodnik, no niestety trochę traci, jeżeli chodzi o swoją pewność siebie, jeżeli chodzi o przygotowanie motoryczne. No my sobie nie możemy w Legii pozwolić na to, aby zawodnicy dochodzili w meczach o punkty mistrzowskich. On musi nadrobić teraz swoje zaległości i przekonać mnie przede wszystkim na treningach, że warto mu dawać szansę. Jest to na pewno zdolny piłkarz, taki, który pokazał, że potrafi strzelać gole w Ekstraklasie, w Ruchu Chorzów. Natomiast gra w Ruchu Chorzów jest zupełnie inna niż gra w Legii Warszawa. Tego zobaczymy. Liczę na niego, młody piłkarz, natomiast musi dać sygnał, jak każdy inny. Daj sygnał, chłopie, żeby grać.